Witam wszystkich serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na film, w którym stworzymy małe pojemniki dla małych pytonów, ale nie dla takich, tylko dla takich. Będzie to pojemnik dla dwóch małych pytonów plamistych. Przez pierwsze tygodnie węże były w takich bardzo, bardzo sterylnych warunkach. Chciałem sprawdzić, czy wszystko z nimi ok. Pamiętajcie zawsze, że trzeba zrobić, jak kupujecie jakieś zwierzęta, kwarantannę, żeby nie sprowadzić czegoś na hodowlę, jeśli macie więcej zwierząt, albo po prostu, żeby mieć pewność, że wszystko z nimi jest w porządku, to najlepiej stworzyć im takie na początku sterylne. Miska z wodą to był zakrętka, natomiast kryjówka to była po prostu doniczka z wyciętą dziurą. I tak prezentuje się pierwszy wąż. Jest to pyton plamisty Antaresia maculosa, najmniejszy pyton na świecie. To jest akurat samczyk, później zobaczycie samiczkę. Ma bardzo fajne wzory na grzbiecie, jego plamki się łączą, jest to dość niestandardowe, więc wygląda naprawdę fajnie. Szkoda, że te pytony są niepopularne, a z drugiej strony bardzo się z tego cieszę, bo lubię pracować z takimi zwierzętami. Są niepopularne oczywiście w Polsce, ponieważ na świecie, szczególnie na przykład w Ameryce, to dość popularny pyton, szczególnie właśnie ze względu na to, że jest po prostu mały. Na początku przekładam go do pojemnika przejściowego, w którym spędzi czas, zanim przyrządzę mu pojemnik tak, jak ma wyglądać. Na dnie był ręcznik papierowy, więc go wyrzucam, pojemnik umyję. Z boku, jak i u góry, jest stworzona wentylacja oraz oznaczyłem markerem pojemnik, w którym jest samiec. Jako podłoże użyję Snake Earth, jest to popularny lignocel. Warstwę usypuję taką, aby przykryło całe dno. Szczerze powiem, że to jest tylko i wyłącznie podłoże dla węży, które są właśnie w raku, ze względu na to, że po prostu mi się nie podoba. Jakbym miał robić terrarium, to zdecydowanie już bardziej z naturalnym podłożem. Oczywiście będzie na raku to pudełko, więc strefa ciepła będzie i strefa zimna po jednej i drugiej stronie. Kabel biegnie po lewej stronie, jak widzicie, więc po prawej kładę miskę z wodą, natomiast w środku kładę kryjówkę, żeby była i po stronie ciepłej, i po stronie zimnej. Do środka, do wody kładę kamienie, tak aby wąż nie przewrócił miski. I voilà, gotowe. Jak możecie pamiętać, mam jeszcze jednego pytona plamistego, nie tylko tą dwójkę, którą zobaczycie tutaj na filmie. Tylko tamten dokładnie to nie jest pyton plamisty, natomiast można go nazwać pytonem Childrena, czyli Antaresia Childreni. Jest to inny gatunek z rodzaju Antaresia. I Antaresia maculosa, czyli te, które teraz tutaj Wam prezentuję, są mniejsze właśnie od Antaresia Childreni. A Antaresia Childreni w Polsce jest jeszcze mniej popularna niż Antaresia maculosa. Mam nadzieję, że wszystko rozumiecie. Jeśli nie, to musicie zagłębić się troszkę w tą wiedzę i posprawdzać sobie dokładnie w internecie, jeśli Was zaciekawił ten wąż. Chociaż po polsku nie ma i tak zbyt wiele informacji na temat tych pytonów. Bardzo lubię oglądać zwierzęta w timelapsach, ponieważ wtedy jakby można ich zostawić i sprawdzić, co robią, kiedy nie są wystraszone naszą obecnością. Bardzo fajnie zawsze to się prezentuje. Mogą dorastać do 1,40 m, natomiast bardzo rzadko się to zdarza. Zazwyczaj mają 1 m, 1,20 m, a najmniejsze osobniki mogą mieć nawet 80 cm, więc są to naprawdę bardzo małe pytony. A tutaj samiczka. Jak możecie zauważyć, różni się wzorem, szczególnie na grzbiecie. Jest to taki kończuch, że próbuje nawet zjeść mojego palca.
jest to niebolesne, natomiast jednak te małe szpileczki, które wbijają się w ciało, są nieprzyjemne. Dlatego musimy ją odłożyć i przygotować jej pojemnik. Tak samo jak w przypadku samca. Również oznaczyłem na pudełku, że jest to samica. Również używam tutaj podłoża Snake Earth. Rozkładam go po całym pojemniku. Wkładam kryjówkę w taki sam sposób, czyli na środku. Tym razem będzie to po prostu orzech, taki egzotyczny. I taka sama miska z wodą, jak dla samca. Miska z wodą jest na tyle duża, że wąż będzie mógł sobie wejść. Kamień nie będą mu w tym też przeszkadzać, natomiast będzie bezpieczniej, żeby mi się to wszystko nie wylało do podłoża i nie musiało często zmieniać. Samiczka jest troszkę większa od samca, ale tak zazwyczaj bywa, jeśli chodzi o węże. Zdecydowanie rodzaj Antaresia to mój ulubiony rodzaj węży. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. To są naprawdę rzadko, bardzo rzadko w Polsce spotykane węże. Są przepiękne i przefantastyczne. W przyszłości mam nadzieję, że ta parka da swoje młode i będą dokładnie takiej wielkości, a nawet troszkę mniejsze. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, ale zanim jeszcze z Wami się pożegnam, to mam do Was prośbę, jeśli dotarliście do tego momentu, to napiszcie nam w komentarzu hashtag Snake. Wtedy będziemy wiedzieć, że oglądacie nasze filmy do końca i będziemy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!